Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Głosowałeś za mordercami, czy głosowałeś za ofiarami? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego takie dziwne pytanie? No, rząd federalny wykonał egzekucję na bandziorze, na kryminaliście, na mordercy, za morderstwo dokonane w 1994 roku. Także to jest 26 lat. Bandzior siedział w więzieniu i go nie wykonano egzekucji. Urząd Federalny ma swoje prawa, stanowe mają swoje prawa. No i ogólnie rzecz biorąc jest taka moda, można powiedzieć, na to, żeby jednak nie wykonywać kary śmierci. W moim przekonaniu wszyscy są za karą śmierci, bez wyjątku. No może 1-2% ludzi są faktycznie przeciwko karze śmierci. A dlaczego? No jest takie żydowsko-polski kawał. Facet podchodzi do kobiety i mówi, że czy by się przespała z nim za 10 milionów dolarów. No i kobieta odpowiada, że tak. No to on wyjmuje 10 dolarów i mówi, no to może się, to idziemy się przespać. A ona mówi, co ty myślisz, że jestem K? A on mówi, no to już ustaliliśmy, teraz to tylko negocjujemy cenę. No i to jest podobne właśnie z tą karą śmierci, bo jeżeli człowiek by się zapytał, no dobrze, jesteś przeciwko karze śmierci dla tego bandziora, no bo on zabił, powiedzmy, innego bandziora w jakimś kłótni gangowej, tak? No to by powiedzieli, no tak, nie może być kary śmierci. No to wtedy można się zapytać, a jeżeli by zabił, powiedzmy, pięciu ludzi, tak? Jeżeli by zabił pół klasy jakiejś, jeżeli by zabił twoich sąsiadów, jeżeli by zabił twoją rodzinę, jeżeli by ciebie pokaleczył, no to wszyscy prędzej czy później no powiedzą, że jest jakiś tam poziom, czy jakiś próg, że ktoś powie, no tak, na takiego potwora to jednak należy wykonać karę śmierci. No niestety społeczeństwo zostało tak wytresowane, że nie zwraca uwagi na ofiary. No co tutaj się stało? Tutaj się stało to. No częściowo to wpływ ma na to, że jest możliwa ta zmiana prezydentury i to, że Biden, to on się odszczekuje, że w zasadzie skasuje karę śmierci, której w zasadzie na poziomie federalnym nie było. Rząd federalny zaczął wykonywać egzekucję około rok temu. No i to są potwory, to są bandziory i facet właśnie był wykonany. Była egzekucja, no jeszcze 8 innych egzekucji ma być wykonane. On był skazany za to, że zgwałcił dziewczynę, porwał dziewczynę, zamordował 16-latkę, tylko dlatego, że jej bracia mieli problemy właśnie z tym bandziorem Orlando Hall. On dzisiaj ma 40, miał niedawno 49 lat. No i była wojna gangsterska. No i jej bracia walczyli właśnie z tym Orlando Hallem. Czterech innych bandziorów przyszło, uprowadzili ją, zgwałcili. Na zakończenie zakopali ją na żywca. Ona się, dziewczyna normalna, tam nie odpowiada za bandytyzmy swoich braci. Uczyła się, coś robiła. No ale przez 2 dni trzymali ją w zamknięciu. Gwałcili i, tak jak powiedziałem, zakopali na żywo. No tak, także jeżeli by się spytać kogoś, czy taki bandzior zasługuje na karę śmierci, no mam nadzieję, że jednak 90% ludzi powie tak. 90% ludzi powie tak.
Biden teraz odszykiwał się, że on już na pewno zniesie karę śmierci. Także jeżeli głosowałeś na Bidena, to on właśnie popiera takich morderców. Można powiedzieć dożywocie, tak? No ale nie ma dożywocia. W Ameryce nie ma dożywocia. Kobieta, która w 1913 roku dostała dożywocie, zamordowała dwoje dzieci. W zasadzie wjechała samochodem do rzeki, powiedziała, że jacyś murzyni ją uprowadzili, samochód zabrali, a ona po prostu utopiła te dwoje dzieci, dwuletnie i chyba czteroletnie. Zostawiła je w siedzonkach i sama wypłynęła przez okno. Przez dwa tygodnie policja, ludzie szukali, ona siedziała i płakała. Udawała, żeby tych porywaczy znaleźć. Okazało się, że miała jakiegoś fagasa, który nie chciał dzieci, może nie chciał tych dzieci. No i ona to zrobiła. Jest w więzieniu już ponad 20 parę lat. Skazali ją dwa razy na w sumie to nie przedłużyli jej więzienia. Raz spała z klawiszem i później drugi raz spała z klawiszem. Także przekonuje tych, ma jakiś taki sex appeal czy coś. No albo ci klawisze są na tyle nienormalni, że są swoją pensję 89-tysięczną ryzykują na spanie z więźniarkami. No ale wychodzi. Ona za dwa lata ma, jest możliwość, że wyjdzie. No za to morderstwo, co zrobiła, no to egzekucja powinna być. Tego Orlando Hall, no to prawnicy powiedzieli, że to był nieprawidłowa sprawa, dlatego że prokuratura, jak była rozprawa z ławnikami, no to prokuratura usunęła czarnych ławników z tej sprawy i zostali tylko biali i prawnicy mówią, że to nie była prawidłowa sprawa. No ale to jednak fakty są inne. Czy biali, czy czarni, no to wydawałoby się, że wszyscy ludzie są tacy sami i powinni mieć jakieś rozpoznanie, co jest dobre, a co nie jest dobre. W Kongresie amerykańskim jest koalicja czarnych polityków, demokratów, no i interweniowali do prokuratora generalnego Ameryki Williama Barra i powiedzieli, że egzekucja musi być przesunięta. Egzekucja musi być przesunięta. Oni liczą właśnie na to, że będzie przesuwana poza styczeń 20, kiedy Trump dostanie drugą kandydaturę, kadencję, no albo jeżeli ukradli faktycznie te głosy, no to Biden dojdzie, no i oni na to liczą. No i oni napisali list, że ze względu na panikę 19, na koronawirusa, no to jest płyn zapalny, tam wszyscy mogą się pozarażać, że to będzie jakiś rozrzut tego wirusa, no i że to, że a ogólnie rzecz biorąc, no to jest niesprawiedliwość społeczna. No to jest fatalne. No w swoim ostatnim słowie pożegnalnym, no to Orlando Hall powiedział, że podziękował wszystkim świadkom za to, że pozwolili mu poprosić o przebaczenie. No to widać, jakoś też się opanował. Rodzina zabitej, rodzina ofiary powiedziała, że no w sumie to już jest jakieś zakończenie całej tej bardzo bolesnej sprawy. No i że rodzina jednak widzi sprawiedliwość w tym, że państwo jednak wykonało egzekucję na takim zwierzaku. Jeszcze będą trzy egzekucje.
do 20 stycznia. Ogólnie rzecz biorąc, komuniści to mówią, że no, jest taka tradycja, że nawet jak prezydent odchodzi, no to to nie wykonuje, nie pozwala na wykonanie kary śmierci. No i dlatego tych kary śmierci od 17 lat nie było, bo po prostu lewactwo stoi po stronie tych bandziorów, a nie stoi po stronie podatników, tak? Podatnicy chcieliby wiedzieć to, że nie będą mordowani, nie będą ścigali. Egzekucja, która była wykonana, to była na kobiecie Lisa Montgomery. To była jedyna skazana w więzieniu federalnym i była na liście do wykonania egzekucji na niej, bo była uznana winną. No ona jeszcze coś gorszego zrobiła. Ona wciągnęła ciężarną kobietę w zasadzkę w Missouri, zamordowała tą ciężarną kobietę, wycięła płód, no i później żywe dziecko uprowadziła w 2004 roku. Także to jest makabryczna sytuacja, tak? No i teraz jest pytanie, kto powie, że ona nie powinna mieć kary śmierci. Jeżeli jesteś przekonany czy przekonana, że nie powinno być kary śmierci na tej kobiecie, no to napisz dlaczego. Napisz dlaczego, powiedz, co byś powiedziała rodzinie tej zamordowanej ciężarnej. Powiedz, co byś powiedziała ludziom naokoło tej kobiety, która została zamordowana, rozcięta, dziecko zostało ukradzione. No jeżeli to nie zasługuje na karę śmierci, no to co zasługuje? Szczególnie, że oni wychodzą. Część ludzi się zastanawia, dlaczego w Ameryce niektóre wyroki są 190 lat. No są 190 lat właśnie na taki wypadek tych wszystkich socjalistów, liberałów z miękkimi sercami. No bo jeżeli ktoś zamorduje 7 osób i nie ma kary śmierci, no to dostaje za każdą śmierć tam 25 czy 30 lat i to się akumuluje 190, no i później te miękkie serca obniżają tam o 10-20 lat mniej, no ale pomimo odejmowania tych lat, no to jest w sumie prawdziwa dożywocie. No w Ameryce nie ma czegoś takiego jak dożywocie. Zawsze obcinają te wyroki, zmniejszają i tak dalej. No i to jest pierwsza egzekucja w sumie w Ameryce kobiety od 70 lat. Ostatnia kobieta, która była, egzekucja była wykonana w Ameryce, to była w 1953 roku. No Biden na dzień dzisiejszy, no to jest przeciwko karze śmierci, no ale tak jak każdy skorumpowany polityk, jak każda czerwona świnia przy korycie, no mówi to, co mu zdobywa zwolenników. Mówi to, co mu zdobywa wyborców. No i na dzień dzisiejszy, no to on walczy z karą śmierci. Tyle tylko, że w 1992 roku, kiedy wprowadzał ustawę kryminalną, no to właśnie się zachwalał, wychwalał i był strasznie zadowolony, że część tych działań kryminalnych, które on wprowadził tą ustawę, przewiduje właśnie karę śmierci, że będzie więcej możliwości kary śmierci. No jest to delikatna sprawa, no ale jednak społeczeństwo musi polegać na tym, żeby takie morderczynie, powiedzmy, jak ta kobieta, eliminować, tak? Społeczeństwo powinno jednak regulować i pokazywać, no i pilnować tych, którzy pilnują prawa. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, dziękuję każdemu konserwatyście, każdej konserwatystce, wszystkim republikanom za to, że głosowali na Donalda Trumpa. No, sytuacja jest dziwaczna, sytuacja jest odkrywana. Sąd Najwyższy nie wiadomo, co zrobi. Przypuszczalnie powie nawet tak, oszukano na 180 tysięcy głosów tutaj, na 200 tysięcy głosów tam, no ale to i tak by nie zmieniło sytuacji wyborczej. No to będzie cios sztyletem w serce po prostu demokracji. Jeżeli by się okazało, że wybory były na poziomie dziesiątków czy setek tysięcy tych maszyn, które były niby produkowane w Ameryce, w Delaware, ale no to z koneksjami do Wenezueli i do różnych innych komunistycznych krajów. No szczególnie że nawet czarownica Pelosi, konserwatystka, już 20 lat temu krzyczała właśnie, że były tam zachmęcenia, różne dziwaczne rzeczy, że jednak te logarytmy tam można było zaprogramować tak, żeby wygrał ten, co chce w jakimś tam stanie. To mówią nawet, że jeden polityk to jakąś gwarancję wykupił, że mieli go liczyć. No to nie wiem, czy to jest legendy jakieś miejskie, czy prawda, no ale zatrzymanie w środku nocy liczenia to było coś nieprawdopodobnego. To musi być rozwiązane. Socjaliści, demokraci, jeżeli myślicie, że Trump powinien się zamknąć wycofać się z tego, no to nie macie racji, po prostu trzeba udowodnić, że konserwatyści są frajerami i naiwnymi i oszukują, no ale trzeba dojść do prawdy. Zamiatanie pod dywan nic nie da, szczególnie, że to pogorszy. Pogorszy 4 lata, 70 milionów republikanów będzie przekonane, że jednak jest oszukane. 75 milionów socjalistów będzie przekonanych, że można oszukiwać. No i wtedy kraj nie wytrzyma. Kraj zginie ekonomicznie. Ekonomicznie wojny nie będzie, ale będzie makabra. Zdrowia!